Uczniowie publicznej szkoły podstawowej w Stanisławicach mają już nową salę gimnastyczną. Otwarcie nowego obiektu odbyło się 22 września. Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa w Stanisławicach, której przewodniczył biskup senior diecezji radomskiej Henryk Tomasik. Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku nowej sali gimnastycznej. Podczas przemówienia dyrektor placówki Marek Kucharski powitał licznie zgromadzonych gości, wśród których znaleźli się m.in. poseł na Sejm RP Andrzej Kosztowniak, dyrektor delegatury w Radomiu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Krzysztof Murawski, zastępca dyrektora delegatury w Radomiu Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie Wojciech Nalberski, wiceprezes zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Tomasz Majewski, starosta kozienicki Krzysztof Wolski, burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski, zastępcy burmistrza Dorota Stępień i Mirosław Pułkowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach Rafał Sucherman, sołtys wsi Stanisławice Joanna Kwaśnik, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy Kozienice, przedstawiciele stowarzyszeń, firm i instytucji współpracujących z placówką w Stanisławicach oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Stanisławic. Serdecznie witam Państwa w nowej sali sportowej publicznej szkole podstawowej w Stanisławicach. Ten obiekt, którego uroczystego otwarcia dziś dokonamy, to też nowa klasa lekcyjna, nowe łazienki i szatnia sportowa. Powierzchnia nowego skrzydła jest 3 razy większa od starego budynku szkoły, który był wybudowany jeszcze w latach 60. w ramach rządowego programu 1000 szkół na tysiąclecie. Dziś jest szczególny dzień w życiu naszej szkoły i całej lokalnej społeczności. Oddanie tej pięknej sali sportowej do użytku to spełnienie marzeń wielu pokoleń uczniów, rodziców i nauczycieli oraz tych, którzy zabiegali o jej powstanie, wiedząc, jak ważna jest aktywność fizyczna w życiu każdego człowieka. Od dziś zacznie się lepsza przyszłość dla uczniów tej szkoły, którzy będą mogli ćwiczyć i rozwijać się w wymarzonych warunkach na miarę XXI wieku. Imponujący budynek sali wraz z wyposażeniem to powód satysfakcji, zadowolenia i radości. To dowód, że marzenia się spełniają, że władze samorządowe wsłuchują się w głos mieszkańców i pozytywnie reagują na ich potrzeby. Za to serdecznie dziękuję. Przemawiający tego dnia zgodnie podkreślali wielkie znaczenie sportu w życiu nie tylko młodych ludzi, ale całej społeczności i jak istotne jest dbanie o infrastrukturę sportową. Zwracali również uwagę na bardzo ważną rolę, jaką w realizacji wszelkich przedsięwzięć ma współpraca, w tym przypadku pomiędzy instytucjami rządowymi i samorządowymi, które łącząc siły spełniły marzenie mieszkańców Stanisławic. Nie zabrakło również słów uznania, gratulacji i życzeń. Starosta kozienicki Krzysztof Wolski w swojej wypowiedzi zaznaczył, iż sala gimnastyczna w Stanisławicach stanowić będzie kolejny, bardzo potrzebny obiekt sportowy w powiecie. Po części oficjalnej przed zgromadzonymi wystąpili uczniowie publicznej szkoły podstawowej w Stanisławicach, którzy zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, taneczne, a przede wszystkim sportowe. Wielkim zainteresowaniem cieszył się pokaz Szkoły z Pasją, podczas którego Paweł Kidoń, mistrz świata w freestyle basketball oraz Krystian Herba, polski sportowiec specjalizujący się w trialu rowerowym, zaprezentowali widowiskowe triki i sztuczki sportowe.
Na zakończenie uroczystego spotkania goście zostali zaproszeni do zwiedzenia nowego obiektu sportowego.